Dobry wieczór, teraz witam już wszystkich. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w tym webinarium, już są z nami. Poprowadzę je ja jako pierwszy prowadzący, a potem będzie miała Joanna Bojczewska. Postaramy się mówić sprawnie, tak żeby zmieścić się w ustalonym czasie i żeby było wystarczająco czasu na komentarze albo pytania z Waszej strony. Dzisiejszy temat to oddolne inicjatywy rolników w krajach globalnej północy i globalnego południa. Zaznaczę jeszcze, że jest to czwarte webinarium w tym cyklu, a kolejne będą już niedługo, bo w najbliższy czwartek, też o godzinie 20, a kolejne w najbliższy poniedziałek. Obydwa one będą dotyczyły podobnych tematów, chociaż no, o ile można powiedzieć, że tematyka żywnościowa na pewno tutaj łączy te webinaria. Bardzo serdecznie zapraszam, można się zarejestrować już teraz, między innymi przez naszą stronę na Facebooku. A ja przechodzę do naszego dzisiejszego tematu. Zacznę od tego, że to jest ważny temat. A dlaczego jest ważny, to przedstawię na następnym slajdzie, który, no, myślę, przekona wszystkich. A jak nie, no to jeszcze postaram się więcej rozwinąć. A mianowicie, dlaczego tak ważne jest to, co robią rolnicy w krajach północy i południa? A mianowicie dlatego, że poprawa sytuacji jest najlepszym sposobem walki z głodem na świecie, a także jest oczywiście czymś, co zapewnia nam, konsumentom na globalnym południu, dostęp do wpływania na to, jaką żywność konsumujemy. Dzisiaj skupię się ja na głodzie na świecie. Joanna będzie mówiła więcej na temat sytuacji w Polsce. No i postaram się trochę rozwinąć tę tezę. Dlaczego to jest najlepszy sposób walki z głodem na świecie, jeśli drobni rolnicy będą w lepszej sytuacji? Argumentów jest kilka i pewnie najbardziej wątpliwe jest słowo najlepszy, no bo co to znaczy, że to jest najlepszy sposób? Oczywiście są różne koncepcję tego, jak likwidować głód na świecie. Niestety, pomimo liczby tych koncepcji, problem się utrzymuje. W zależności od źródła, można mówić, że jest około 800 milionów ludzi cierpiących głód i niedożywienie na świecie. No i jak się zająć tym problemem? Jest co najmniej kilka głównych nurtów. Ja chcę uzasadnić, dlaczego wspieranie drobnych rolników jest właśnie takim, no, najlepszym sposobem. I tutaj kilka myśli, które chciałbym na początku rozwinąć. Co to znaczy, że najlepszy? Najlepszy to znaczy, że jednocześnie spełnia kilka bardzo praktycznych kryteriów, które, no, sprawiają, że może to być skuteczny sposób walki z głodem na świecie. Po pierwsze, trafny, czyli bezpośrednio odpowiadający na problem. Dlaczego? No, dlatego, że wśród ludzi głodujących, niedożywiących jest wiele rolników i rolniczek, a więc gdyby ich los się poprawił, automatycznie oczywiście dostępność do zdrowej żywności byłaby dla nich samych zwiększona. Jest to trafny sposób walki z głodem, dlatego że jest to odpowiedź na to właśnie pytanie, a więc głód na świecie, a nie na pytanie innego typu. Na przykład wiele firm, które chciałyby zwiększyć swoje rynki zbytu, proponuje rozwiązania dla świata, dla żywności, jednocześnie licząc na własne profity z tego powodu, a uzasadnia dane rozwiązanie walką z głodą na świecie.
Zakładamy, że skoro rolnikom zależy na tym, żeby samemu nie głodować, to jest to również sposób realistyczny. I tutaj przechodzę do drugiego punktu. Jeżeli byśmy wspierali wystarczająco drobnych rolników, to jest największa szansa, że oni sami własnymi rękami zapewnią sobie bezpieczeństwo żywnościowe. To jest w kontraście do innych recept na głód na świecie, na przykład zwiększenia bezpośredniej rzeczowej pomocy żywnościowej dla krajów głodujących. Każdy z nas spotkał się na pewno z takimi pomysłami, że należałoby transportować żywność na przykład do krajów afrykańskich czy azjatyckich, gdzie panuje głód. Wydaje to się bardzo praktyczne, tym bardziej, że każdemu z nas coś tam zalega w lodówkach. Gdyby to wszystko wysłać do krajów, gdzie ludzie głodują, mogłoby być lepiej. No, niemniej jednak jest to sposób nierealistyczny, bo pomoc humanitarna również w formie rzeczowej nie została wymyślona dzisiaj, jest realizowana od dobrych kilkudziesięciu lat, a jakoś tego problemu głodu nie rozwiązuje. Oczywiście pomaga konkretnym ludziom w konkretnych sytuacjach, ale nie jest rozwiązaniem realistycznym ze względu na skalę problemu. Wyobraźmy sobie te około 800 milionów osób, którym należałoby zapewnić dostęp do żywności. To po prostu się nie zdarzy. Następny powód, dlaczego jest to najlepszy sposób walki z głodem na świecie, to, że poprawa sytuacji rolników jest zgodna z prawami człowieka, gdyż odwołuje się, czy jest realizacją bezpośrednio ich prawa do żywności, a jednocześnie prawa do rozwoju, to znaczy do rozwijania swoich możliwości życiowych poprzez swoją pracę. I wreszcie jest sposobem włączającym, gdyż daje pewne zatrudnienie, niekoniecznie nie poprzez to, że inni, na przykład ludzie z bogatej północy, będą dostarczać pomoc najuboższym, a przy okazji tego samemu mając zatrudnienie albo rynki zbytu, zależy czy mówimy o producentach, czy o tych, którzy są zatrudnieni przy pomocy, ale daje możliwość przede wszystkim włączenia osób, których ten problem najbardziej dotyczy. Oczywiście ta teza, że wspieranie drobnych rolników jest najlepszym sposobem walki z głodem na świecie, znajduje potwierdzenie w czołowych instytucjach, które zajmują się tym problemem. Mam tu zarówno na myśli instytucje międzynarodowe, jak i organizacje rządowe, w tym największe organizacje, które zajmują się jednocześnie pomocą humanitarną i rozwojową. Program wsparcia drobnych rolników znajdziecie w opisach działania każdej z ogromnych organizacji humanitarnych, a to właśnie dlatego, że panuje dość wyraźny konsensus co do tego, że przynajmniej wśród specjalistów, że wspieranie drobnych rolników i pomoc im w tym, żeby sami wydobyli się z sytuacji głodu czy niedożywienia, najbardziej zadziała. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, zachęca Was do posłuchania tego, co Joanna i ja chcemy powiedzieć o działaniach oddolnych rolników z krajów globalnej północy i południa. Chcielibyśmy rozpocząć od uzasadnienia, dlaczego w ogóle rolnicy mieliby mieć jakieś inicjatywy. Czy nie wystarczy, jak będą uczciwie pracować, korzystać z dotacji, które im Unia przyznaje i o co może im jeszcze więcej chodzić? Żeby zdać sobie z tego sprawę, nakreślę na szkic dość krótko, bo nie mamy wiele czasu, poszczególne problemy z tych głównych, z którymi borykają się rolnicy, zarówno z północy, jak i z południa. I przechodzę do pierwszego z nich.
Pierwszy z problemów, o których mówią rolnicy również w Polsce, to fakt koncentracji czy kontroli produkcji nasion, nawozów, środków ochrony roślin przez dość ograniczoną liczbę firm. Mamy tu do czynienia z oligopolem, czyli taką sytuacją, kiedy kilka firm kontroluje produkcję. Ja więcej na ten temat dowiedziałem się przy okazji polskich debat na temat umów handlowych TTIP i CETA. Umów pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi, w tym wypadku Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Kiedy na konferencji w Sejmie przedstawiciele różnych organizacji rolniczych w Polsce zwracali uwagę na problem dostępu do nasion, których oni by sobie życzyli, na przykład niepochodzących z roślin GMO. Problem ten szczególnie dotyczy pasz, które no, w większości produkowane są, te, które są dostępne w Polsce i które służą na przykład do produkcji potem mięsa czy jajek, w przytłaczającej większości są paszami GMO. O tej sprawie głośno było parę miesięcy temu, gdy świat obiegła informacja o możliwym połączeniu się firm Monsanto i Bayer. Wiemy też o równoległych fuzjach innych z głównych firm zajmujących się produkcją chemii i produkcją żywności. Efekt może być taki, że już za parę lat o tym, co je większość ludzi na świecie, decydować będzie dosłownie garstka firm. Z punktu widzenia przeciętnego rolnika problem oczywiście polega na braku wyboru. W gospodarce wolnorynkowej konsument, w tym wypadku konsumentem tych produktów jest rolnik, powinien mieć możliwość wyboru pomiędzy różnymi produktami. Czasem ten wybór staje się coraz bardziej ograniczony. Następny temat, który z punktu widzenia drobnych rolników jest problemem, to kwestia coraz większej ekspansji monokultur. Mam tu na myśli zarówno sytuację w Polsce, jak i w krajach globalnego południa. W Polsce nie odnotowujemy aż tak wielkich monokultur, jakie zdarzają się na przykład w Brazylii czy Argentynie, albo jakie tworzone są teraz w niektórych krajach afrykańskich. Niemniej jednak polscy rolnicy też zauważają ten problem. Ci, którzy czują się przez ten problem dotknięci, to znaczy właśnie drobni rolnicy, podkreślają to, że przy okazji produkcji monokulturowej producent nie jest w stanie zapewnić takiej samej jakości, jaką gwarantuje drobny rolnik. Z punktu widzenia ekonomicznego, walki, konkurencji na rynku, wiadomo, że rolnik jest na pozycji straconej, jeżeli jego sąsiadem konkurującym o dokładnie ten sam rynek zbytu jest ogromna, potężna firma, która produkuje kilkaset razy więcej niż on. Następny problem związany też z monokulturami to intensywna uprawa, która ma swoje skutki zarówno ludzkie, jak i środowiskowe. Jeśli chodzi o środowisko, to mówimy tutaj o degradacji gleby, która nieuchronnie związana jest z monokulturami i która nakręca spiralę konieczności coraz większego wkładu nawozów do produkcji żywności, aby ziemia w ogóle wydała plony i to na takim poziomie, który byłby satysfakcjonujący ekonomicznie. Mówimy tutaj o degradacji gleby jako konsekwencji intensywnej uprawy. Oczywiście można rozwinąć wątek również
pozbawienia zasobów okolicznej ludności, która sąsiaduje z uprawami monokulturowymi, czy też po prostu intensywnymi. Parę lat temu na zaproszenie Instytutu Globalnej Odpowiedzialności do Polski przyjechali przedstawiciele organizacji chłopskich z Mozambiku, którzy skarżyli się głównie właśnie na to, że będąc sąsiadami wielkiej uprawy monokulturowej, tam chodziło o produkcję drewna na potrzeby europejskiego rynku meblowego, pozbawiani są nie tylko dostępu do lasu, który był do tej pory, do którego wstęp był wolny, ale też zatruwana jest okolica poprzez użycie różnych środków, a także odsysana jest woda, która wcześniej służyła lokalnym społecznościom, które co prawda nie miały tytułu prawnego do danego obszaru, ale faktycznie korzystały i dzięki temu mogły zapewnić sobie odpowiednie zasoby do życia. Następny problem z punktu widzenia drobnych rolników to nadmierna, podkreślam tutaj, nadmierna mechanizacja. Absolutnie nie byłbym skłonny krytykować jakiejkolwiek mechanizacji, to jest wielka zdobycz dla rolników. Gdy rozmawiałem z rolnikami w Kamerunie, którzy powiadali, jak ręcznie uprawiają swoją ziemię, i mówili oni, że oni marzą o tym, żeby mieć swój traktor. Nie mogą sobie na niego pozwolić, bo przeciętne gospodarstwo, w okolicy, którą odwiedzałem, miało około pół hektara. Jednohektarowe to było już duże. A więc ekonomicznie nie mogli sobie na to pozwolić, aby mieć traktor. Ale nie o takiej tutaj mechanizacji chciałbym mówić, tylko o takiej, w której faktycznie dzięki intensyfikacji produkcji zmniejsza się liczba, drastycznie zmniejsza się ludzi zatrudnionych przy produkcji, a coraz bardziej wkraczają maszyny. Szkoda, że nie umieściłem w tej prezentacji takich typowych obrazków z mechanizacji rolnictwa intensywnego. Może nadrobię to następnym razem. Przechodzę do następnego problemu, a mianowicie tego, że intensyfikacji upraw i monokulturom towarzyszy bardzo często problem przeniesienia produkcji z jednych krajów do drugich, tam gdzie można nie zważać na czynniki ludzkie. Zaraz powiem, o jakie czynniki chodzi, i zaangażować się w produkcję biopaliw na wielką skalę. Wiemy o tym, że Unia Europejska, starając się zlikwidować swój negatywny wpływ na środowisko, w pewnym momencie postawiła na biopaliwa. Efekt był taki, że wiele krajów w dużej mierze udostępniło znaczne części swojej ziemi uprawnej, która kiedyś służyła do produkcji żywności, na produkcję, której celem są biopaliwa. Mamy dostęp do wielu świadectw ubogich rolników w krajach zarówno Ameryki Łacińskiej, jak i Azji, gdzie ci ludzie mówią, dopóki nie było produkcji masowej biopaliw, w tym samym miejscu produkowaliśmy na przykład kukurydzę. Wraz z wejściem ogromnych inwestycji na cele klimatyczne Unii Europejskiej, okazało się, że ziemia, która wcześniej służyła do produkcji żywności, teraz służy do
komu innemu i w innym celu. Z punktu widzenia polskiego rolnika może nie jest to największy problem, ale na pewno to jest palący problem nagłaśniany przez organizacje rolnicze w krajach globalnego południa. Następna sprawa, problem, który w jakiejś części dotyczy Polski i akcje protestacyjne rolników w województwie zachodniopomorskim parę lat temu. To taki przykład problemu koncentracji ziemi, często związany z innym problemem zawłaszczenia, o którym powiem później. W Europie obserwujemy bardzo wyraźny trend do koncentracji własności ziemi, co jest związane oczywiście z wypieraniem z czynnej uprawy drobnych rolników. Proces ten ma podłoże ekonomiczne, gdyż aby produkować więcej po coraz niższych cenach, niezbędne jest posiadanie większego areału w celu zachowania konkurencji. Taki proces widzimy w Polsce, w Europie, a także w krajach globalnego południa. I można powiedzieć, że to jest jeden z tematów, w których rolnik z Polski z rolnikiem z krajów globalnego południa bardzo dobrze by się porozumiał. W tym momencie chciałem, żeby wprowadzić do tego problemu koncentracji ziemi, chciałbym Wam zadać pytanie, taką zagadkę. Jaką część w procentach zajmuje 75% gospodarstw w Europie? Wyobraźmy sobie 3/4 gospodarstw w Europie i pytanie, jaką część zajmują te gospodarstwa? Tutaj na skali jest od 10 do 60%. Prośba taka, żebyście zaznaczyli pisakami. Mam nadzieję, że macie dostępne te pisaki. Każdy może sobie wypróbować. Można chyba też zmienić kolor. Zaznaczyć, jak sądzicie, jaką część ziemi w Europie zajmuje 75% gospodarstw. Widzę, że opinie są podzielone. Chyba dwie osoby zaznaczyły 60%, dwie 50%. Tutaj jeszcze jakby trzecia chyba. Ktoś 40%, a tutaj pomiędzy najwięcej chyba. Jeśli dobrze śledzę, to między 20 lub 30, ktoś też zaznaczył 10. No dobrze, no to wszyscy, to czas na odpowiedź. No dobrze, tutaj przedstawiam odpowiedź. 3/4 rolników posiada zaledwie 11% ziemi uprawnej w Europie. Procent największych gospodarstw posiada ponad połowę powierzchni uprawnej i tutaj symbolicznie na tej infografice przedstawiona jest ta połowa. Absolutnie nie oznacza to, że Europa Zachodnia to właśnie te wyłącznie wielkie gospodarstwa, a wschodnia, i tutaj mamy nawet już tak symbolicznie zaznaczono tereny na Białorusi, Ukrainie. To nie chodzi o ten podział północ-południe, tylko to jest taka graficzna reprezentacja, że 3% ma aż połowę ziemi uprawnej. Z zatem koncentracji ziemi związana też jest drugie zjawisko, i tutaj mówimy o zmniejszeniu liczby gospodarstw w Europie, w poszczególnych krajach. I są tutaj dość arbitralnie wybrane zaledwie kilka krajów. Niemniej jednak proszę popatrzeć, jakie to są spadki liczby gospodarstw w poszczególnych krajach. No, Estonia, mały kraj, 62%, czy Czechy, większy trochę, 68%, ale też Belgia, 66%, Francja, ogromna potęga rolnicza,
spadek liczby gospodarstw o 56%, Hiszpania o 44%, Włochy o 68%, Bułgaria o 65%. No, mamy o granicach 50-60% spadku gospodarstw na przestrzeni kilku lat w ogromnej części krajów europejskich. Sytuacja w niektórych innych krajach była już zła już wcześniej. Na przykład mamy ogromną koncentrację ziemi w Wielkiej Brytanii, ale w niektórych krajach los drobnych rolników stał się coraz bardziej trudny dopiero kilka lat temu. I tu mamy przykład danych dotyczących koncentracji ziemi w Europie, ale podobne zjawisko odnotowujemy również w krajach globalnego południa. Jest to związane z problemem zawłaszczania ziemi. My tak przetłumaczyliśmy termin, który po angielsku znany jest jako land grabbing. Można by też powiedzieć grabież ziemi, czy tak. Problem, który polega na przejmowaniu przez inwestorów, bardzo często inwestorów zagranicznych, najczęściej inwestorów zagranicznych w stosunku do kraju, o którym jest mowa, przejmowanie ogromnych obszarów ziemi w celach albo spekulacyjnych, albo inwestycji w wielkoprzemysłową produkcję, często monokulturową. Problem zawłaszczania ziemi, my się zajmujemy od 5 lat, od 6, znany jest no, od około 10. Pomimo nagłośnienia tego problemu, na przykład wśród instytucji pomocowych, rozwojowych, też wśród rządów czy agent rządowych, które zajmują się pomocą rozwojową, problem ten wcale nie ustaje. No, tutaj źródło sytuacji upatruję w tym, że o ile agendy zajmujące się pomocą rolnikom czy pomocą rozwojową szerzej dobrze znają problemy poszczególnych krajów, o tyle w przypadku większych inwestycji kwestie pomocowe grają rolę, jeśli jakąkolwiek. To są decyzje ekonomiczne dotyczące nie tylko poszczególnych inwestorów, ale też polityki ekonomicznej. Z jednej strony mamy kraje, które zgadzają się na to, żeby inwestorzy zagraniczni przejmowali ziemię, która wcześniej należała do drobnych rolników. Słynny przykład Madagaskaru, gdzie firma DU miała przejąć znaczną część ziemi uprawnej w tym kraju. Ale też Polski. Jeszcze parę lat temu w ramach zachwytu nad gazem łupkowym udzielone zostały koncesje firmom, które prowadziły próbne odwierty. Znana zapewne sprawa niektórym z Was protestów w Żurawlowie, mieszkańcy lokalni sprzeciwiali się próbnym odwiertom dokonywanym przez firmę Chevron. Ale w tym wypadku to dotyczyło Polski. Jeszcze bardziej problem ten dotyczy krajów globalnego południa. Co jest cechą wspólną zawłaszczenia ziemi? A mianowicie to, że nad tym procesem nie ma faktycznej, demokratycznej kontroli. Czasem mamy układy korupcyjne, władz, które za łapówkę oddają tereny prawie za darmo. Czasem mamy kwestię innego podejścia do tytułów prawnych związanych z prawami własności. W Polsce przyjmujemy, że
każdy kawałek ziemi ma swojego właściciela. Indywidualną osobę lub też podmiot gospodarczy, który jest bezsprzecznym właścicielem tej ziemi. Sprawy tak nie mają się w krajach, w których panuje tradycyjnie o wiele większa skłonność do społecznościowego podejścia do spraw. I na przykład właścicielem terenu jest cała lokalna społeczność. I może na papierze jest to jakaś konkretna osoba, ale wszyscy w okolicy wiedzą, że to jest nasza wspólna własność. Czasem tego typu różnice są wykorzystywane w tych, którzy chcą przejąć duże obszary ziemi i bazują na tym, że skoro mamy konkretnego właściciela, to właśnie z nim robimy interes. W niektórych krajach afrykańskich na przykład jest prawo stanowi, że cała ziemia należy do państwa. I wobec tego czasem od woli urzędnika niezbyt wysokiego szczebla może zależeć przekazanie ziemi inwestorowi zagranicznemu. Zawłaszczanie ziemi niekoniecznie zawsze jest nielegalne. Niekoniecznie jest wynikiem korupcji czy siłowego przejęcia ziemi, a z tym mamy do czynienia wcale nierzadko. Na przykład w Brazylii przy nielegalnym wyrębie lasów amazońskich ziemia przejmowana jest całkowicie nielegalnie. Albo też półlegalnie, tak jak w Kolumbii. 3 lata temu gościliśmy w Polsce przedstawicieli organizacji Justicia y Paz, którzy opowiadali, jak walczą z nielegalnym przejmowaniem ziemi przez różne grupy. Ale czasem zawłaszczanie ziemi ma charakter quasi albo faktycznie legalny, no niemniej jednak jest problemem dla drobnych rolników. Następny problem drobnych rolników to spekulacje cenami produktów rolnych. I tutaj mam na myśli kontrakty terminowe, które opierają się na przewidywaniu, jaka będzie cena poszczególnych produktów w momencie zbiorów. I no, są to swego rodzaju zakłady co do tego, jaka będzie cena. Ten, kto dobrze się wstrzeli ze swoimi przewidywaniami, zyska na tym, a ten, który przeszacuje lub nie doszacuje, na tym straci. Efekt takiej no, spekulacji, ale też trochę takiej gry hazardowej na rynkach finansowych oraz na rynkach towarowych, bo i o jednych, i o drugich mówię, jest to, że ceny nie są stabilne, co z punktu widzenia producenta planującego, nawet jeśli tylko w perspektywie jednego roku, a rolnik zazwyczaj musi planować z dłuższym wyprzedzeniem, to zmiany cen produktów w ciągu paru tygodni czy nawet paru miesięcy oznaczają ogromne zagrożenie dla swojego zbytu, ale również czasem zagrożenie dla jedzenia, które kupuje na rynkach. Spekulacje cenami produktów rolnych zostały uznane przez organizacje pomocowe za ogromny problem, który niestety w dalszym ciągu nie został rozwiązany. Problem ten związany jest też z tak zwanym utowarowieniem żywności, to znaczy z traktowaniem żywności jak każdego innego towaru, bez wzięcia pod uwagę, że żywność to nie jest to samo co długopisy. Nie można po prostu nie można traktować żywności jako po prostu kolejny produkt, gdyż od dostępności żywności zależy życie ludzkie. Takie względy w ogóle nie różnią, nie są ważne przy spekulacjach cenami żywności. Następny problem
bardzo często poruszany również przez polskich rolników, ale mam na myśli tak samo, w tak samym stopniu rolników kraja globalnego południa, ta kwestia pośredników pomiędzy producentami a konsumentami. Ci z Was, którzy zajmują się edukacją globalną, zapewne zetknęli się z takim ćwiczeniem polegającym na podziale symbolicznego banana na różne części, w zależności od tego, jaką część finalnej ceny otrzymują podmioty na poszczególnych etapach łańcucha produkcji i handlu. No i wychodzi z tego, że w przypadku bananów czy kawy producenci tych produktów bardzo często otrzymują 1-2% tej finalnej ceny, którą my, konsumenci, płacimy. Oczywiście nie dotyczy to produktów ze sprawiedliwego handlu, gdzie te proporcje są lepsze, chociaż absolutnie nieidealne. Niemniej jednak no, to jest problem, podkreślę, zarówno rolników w Polsce, w Europie, jak i w krajach globalnego południa. I to jest kolejna rzecz, która łączy rolników i sprawia, że niekoniecznie są oni konkurentami pomiędzy sobą. Z problemem pośrednictwa wiąże się też problem możliwości sprzedaży bezpośredniej przez rolników. Sytuacja ta w Polsce trochę się ostatnio poprawiła, chociaż wiem od rolników, że jeszcze potrzebne są zmiany. Następny problem, dochodzimy już do końca tej listy, to w sytuacji zagrożenia brakiem dostępu do żywności, często z powodu reżimu, światowego reżimu handlowego, nie można wprowadzić cła ochronnego na importowaną żywność, gdyż trzeba spełnić bardzo konkretne warunki, żeby możliwy był wyjątek od zasady wolnego handlu. Nie mogę teraz rozwinąć tego tematu, przechodzę do następnego, dotacji dla gospodarstw wieloobszarowych. Podczas gdy często mówimy o dotacjach dla rolników, warto pamiętać o tym, że tych dotacji nie dostają wyłącznie rolnicy samodzielnie uprawiający własną ziemię, ale często wielkie firmy produkujące żywność, albo też bogaci właściciele dużych obszarów ziemskich. I tutaj taki przykład z tego roku, nagłówek z brytyjskiej gazety The Independent, który nagłaśniał problem tego, że ogromną część dotacji z Unii Europejskiej, którą otrzymuje rolnictwo, w cudzysłowie tutaj używam tego sformułowania, Wielkiej Brytanii, to są jednocześnie ludzie z listy 100 najbogatszych ludzi Wielkiej Brytanii. I mówimy tu o rodzinie królewskiej, o potentatach różnych dziedzin gospodarki, którzy jednocześnie są właścicielami ziemskimi i w ramach tego, jak dotacje te przydzielane są w Wielkiej Brytanii, efekt jest taki, że po prostu wielcy właściciele ziemscy, a wcale nie rolnicy uprawiający własnoręcznie ziemię, są wśród największych beneficjentów tego systemu. Następna rzecz to kwestia polityki rolnej. Tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że politykę rolną prowadzi nie tylko, a nawet nie przede wszystkim rząd poszczególnych krajów, na przykład w Polsce Ministerstwo Rolnictwa, ale jest to też w Unii Europejskiej polityka wspólnotowa, a więc taka, gdzie państwa członkowskie pełnią relatywnie małą rolę. Była to pierwsza w ogóle w pełni wspólnotowa polityka Unii Europejskiej przez bardzo długi czas, jedyna. I państwa członkowskie nie o wszystkim decydują. Mogą decydować kolektywnie i
pewnym pomysłom się przeciwstawić, ale no tutaj kompetencje zostały oddane w dużej mierze ogólnounijne. Następna sprawa to kwestia umów handlowych i to może wydawać się dziwne, ale kiedy rozmawiałem z rolnikami, drobnymi rolnikami czy działaczami chłopskimi w różnych krajach, czy to w Afryce, czy w Ameryce Łacińskiej, to wykazywali oni niesamowitą wiedzę na temat umów handlowych. W Polsce kilka lat temu mało kto słyszał o tym, jakie mogą być praktyczne skutki umów handlowych dla konsumentów czy producentów, podczas gdy w takiej Ugandzie czy w Nikaragui, gdzie rozmawiałem z rolnikami, działacze chłopcy bardzo dobrze sobie zdają sprawę z tego, że umowy handlowe to nie jest kwestia abstrakcyjnych ustaleń pomiędzy specjalistami, tylko to jest również coś, co ma wpływ na drobnych rolników. I w Polsce najbardziej znane tego typu umowy to TTIP i CETA, ale wspomnę, nie mogę nie wspomnieć o umowach o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, bo to są jedne z najważniejszych negocjacji, które dotyczą krajów globalnego południa. Tam ogromnym argumentem, który stosuje Unia Europejska, starając się swoje interesy zapewnić, jest obietnica pomocy, zarówno finansowej, jak i dotyczącej tak zwanej pomocy technicznej, to znaczy pomocy, która dotyczy kształtowania zdolności, umiejętności danego kraju, na przykład do poruszania się na rynkach międzynarodowych w sytuacji wolnego handlu. Niemniej jednak ten temat mocno wpływa na rolników. I ostatni w tej całej litanii, to znaczy działalność międzynarodowych instytucji. W pewnym momencie rządy wielu krajów afrykańskich były praktycznie zmuszone do zlikwidowania wsparcia dla swoich rolników, gdyż był to jeden z warunków otrzymania kredytów, czy też pomocy, innej pomocy finansowej w ramach tak zwanych programów dostosowania strukturalnego. Pamiętam przypadek Zambii konkretnie, gdzie były minister rolnictwa tłumaczył, dlaczego rolnictwo zambijskie tak słabo funkcjonuje, że nawet nie może utrzymać swoich, nie może zapewnić żywność dla swoich obywateli. I on powiedział, musieliśmy zlikwidować wsparcie dla rolników, dlatego że wymagały tak od nas instytucje międzynarodowe. To pojęcie programu dostosowania strukturalnego znane jest już również w Polsce od wielu lat i mogłoby się wydawać o problemie, że problem jest tak znany, że na pewno ktoś coś już z tym zrobił. Niestety nie. Proszę, warto sobie się dowiedzieć więcej na temat na przykład umowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, gdzie też bardzo konkretne warunki na Ukrainę zostały nałożone, żeby mogła ona w ogóle podpisać tą umowę z Unią. To było 14 różnych problemów, z którymi borykają się rolnicy i wobec tego myślę, że dla Państwa, dla nikogo z Państwa nie będzie dziwne, że rolnicy mają swoje inicjatywy i o tym opowie już Joanna Wojczewska, a ja na chwilę się wyłączam i potem dołączę na końcu w sesji pytań i odpowiedzi. Witam wszystkich, dobry wieczór. Nazywam się Joanna Bojczewska. Łączę się dzisiaj z Wami z Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, gdzie oglądają nas również studenci. Ja jestem również studentką uniwersytetu, ale od 3 lat na Małopolsce pod Krakowem prowadzę małą uprawę warzyw. Jest to gospodarstwo ekologiczne. W tym roku eksperymentowaliśmy razem z kooperatywą wawelską z Krakowa. Stworzyliśmy pierwsze w Małopolsce RWS, więc trochę problemy wsi i rolnictwa
a nawet nie trochę, są mi znane z własnej pracy rąk, ale również z globalnej perspektywy, ponieważ doświadczenia w uprawie zdobywam już od 5 lat. Zaczynałam w Anglii, gdzie ruch suwerenności żywnościowej jest troszeczkę już dłużej rozwijany. I podobnie mam doświadczenia życia na wsi z różnych krajów świata, ponieważ żyłam w Indiach, w Etiopii i również w Stanach Zjednoczonych. Więc mam bardzo kontrastujące doświadczenia wsi i tego, co się na wsi dzieje. Natomiast dzisiaj chciałam skupić się głównie, widzę, że mnie dobrze słychać, to super, na przybliżeniu Wam tego, jak na problemy, które Marcin przedstawił, na równoległe zjawiska zmian w rolnictwie i wsi reagują, odpowiadają sami rolnicy. Czyli jak rolnicy na całym świecie, chłopi, ludzie pracujący na wsi, organizują się, żeby mieć swój udział w debatach politycznych, które warunkują te zjawiska opisane wcześniej, ale też, żeby wychodzić ze swoją propozycją tego, jakie rolnictwo tak naprawdę jest w stanie zapewnić nam wyżywienie. I zacznę może od tego, że w tej chwili już na takim poziomie międzynarodowym ogólnoprzyjętą statystyką jest, że 70% żywności spożywanej przez ludzi jest produkowana przez drobne gospodarstwa. Więc chciałabym, żebyście zachowali tą informację w uwadze. I ruch, o którym dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, jest największym na świecie obecnie ruchem społecznym. Jest to ruch oddolnych organizacji, praktycznie ze wszystkich kontynentów. Zaraz zobaczycie mapkę, jak rozkłada się członkostwo w La Via Campesina, czyli tak zwanej drodze chłopów. La Via Campesina zrzeszająca w tej chwili już ponad 200 milionów drobnych i średnich rolników i rolniczek, ale również organizacji i związków pokrewnych, czyli ludzi pracujących z ziemią, pasterzy, również rybaków. Oraz jest to ruch, który bardzo blisko współpracuje w sojuszach z innymi ruchami społecznymi, na przykład ze Światowym Marszem Kobiet, czy z organizacjami pozarządowymi, które na przykład monitorują to, jak egzekwowane jest prawo do żywności lub jakie są na świecie wykroczenia w tym temacie. I ruch La Via Campesina powstał w 1993 roku, czyli ponad 20 lat temu. I powstał on w kontekście nasilających się procesów wprowadzania polityki neoliberalnej, czyli liberalizowania handlu na całym świecie. Powstał 2 lata po powstaniu Światowej Organizacji Handlu i odpowiadał na coraz bardziej drapieżne procesy wprowadzania zielonej rewolucji, jej nieudanych skutków oraz pojawienia się takich procesów zarządzania ziemiami, systemem żywności, systemem rolnictwa, które wykraczały poza politykę krajową i politykę międzynarodową. To były procesy, które były związane z konsolidacją różnych korporacji. I ruch La Via Campesina w tej chwili, można byłoby powiedzieć, że otacza prawie że całą kulę ziemską, dzieli się strukturalnie na 9 regionów. Tak jak widzicie tutaj na mapce, ma swoich reprezentantów w Północnej Ameryce, w Południowej. I przede wszystkim powstał jako ruch globalnego południa. Połączył się organizacje przede wszystkim Ameryki Południowej, ale stopniowo włączały się też inne. I w tej chwili do ruchu La Via Campesina należy ponad 164
organizację w 79 krajach. I w samej Europie mamy również dosyć silną grupę tych organizacji, o czym zaraz będę opowiadać. I właściwie o tym mam do Was pytanie. Tu poproszę Was, żebyście wpisywali w Waszym okienku wiadomości, jak myślicie, ile członków organizacji La Via Campesina ma na terenie Europy? Możecie napisać, jak myślicie, 17, 21, 26, 28. Widzę, że 17, 26. Powiem tylko, że nie jest to rozumienie Europy jako Unii Europejskiej, tylko szerokiego geograficznego. Więc tutaj też relatywnie będziemy akceptować równo odpowiedzi 28. I tak, w tej chwili Europejska Via Campesina, dokładnie nazywa się to Europejska Grupa Koordynująca Via Campesina, ma 28 organizacji członkowskich. Z niektórych krajów należą do nich. W Wielkiej Brytanii są na przykład 3. We wschodniej Europie, czyli w naszej części Europy, mamy praktycznie tylko 2 organizacje. Jeśli włączyć by Grecję, moglibyśmy mówić o 3. Jest to Gruzja i Rumunia. A czy Polska Organizacja Rolników należy do ruchu La Via Campesina? Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. No, wszyscy mamy bardzo mocne życzenie i motywację, żeby Polska Organizacja należała do ruchu La Via Campesina. Natomiast na ten moment dopiero nawiązujemy relacje. I organizacją z Polski, która zaczyna te relacje budować, jest Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych Ekoland. Gruzja nie jest europejskim krajem. To zależy, czy Gruzini się uważają za Europejczyków, czy nie, bo czasem tak, a czasem nie. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z Via Campesina, jak najbardziej identyfikują się ze wschodnią Europą. Jest to związane z naszą wspólną historią ustroju socjalistycznego. I teraz kilka przykładów, żebyście mieli wyobrażenie tego, jakie są typy organizacji członkowskich. Są to zarówno istniejące związki zawodowe rolników, jak i młode organizacje rolników, którzy na przykład wracają do ziemi, tak jak w Anglii. Mamy Croftersów, bardzo starą organizację ze Szkocji, drobnych rolników. Mamy też Land Workers Alliance, która ma w tej chwili prawie 4 lata. I tu, żeby troszkę Wam przedstawić, czym się takie organizacje zajmują i jakie pozycje biorą w swoich krajach. The Land Workers Alliance jest to organizacja drobnych rolników, których członkostwo zależy od zgadzania się z zasadami suwerenności żywnościowej. I ich działania oparte są między innymi na lobowaniu swojego rządu. Na przykład tutaj po prawej stronie macie niedawno wydaną publikację. Jest to zestaw rekomendacji, którą napisało Land Workers Alliance w porozumieniu z ponad 80 innymi organizacjami z Wielkiej Brytanii dla rządu brytyjskiego w celu przybliżenia realnych propozycji tego, jak może wyglądać polityka systemu żywności i rolnictwa w zasadach żywych. I jeśli klikniecie sobie link, który poproszę Artura o udostępnienie, już może po webinarium, będziecie mogli obejrzeć jedną z akcji, które bardzo umiejętnie, bardzo kreatywnie organizuje Land Workers Alliance, członek Via Campesina. I tutaj na przykład zorganizowali pod parlamentem w Londynie akcję pod tytułem Food Sovereignty Football, czyli piłka nożna dla suwerenności żywnościowej. Po dwóch stronach i po dwóch bramach bronili drobni rolnicy, walcząc przeciw bankierom i inwestorom. Drugą taką organizacją bliżej z Rumunii jest to organizacja, która również powstała około 4 lat temu i w przeciągu tych 3 lat
urosła od niespełna 20 członków gospodarstw, które ją współzakładały, do 2000. I ich takie główne osie, wokół których zbudowali swoje programy, edukację i wokół których działają też międzynarodowo w Europie, są tematy właśnie grabieży ziemi w Rumunii i suwerenności nasion, czyli wolnego dostępu do nasion, wolności i prawa do produkcji i wymiany między rolnikami. W tym webinarze nie będziemy omawiać bardzo dogłębnie tego tematu związanego z patentowaniem i z zawłaszczaniem tradycyjnych, lokalnych odmian przez korporacje. Natomiast jest to temat, który jest bardzo istotny dla Polski, ponieważ tracimy w tej chwili, ponieważ u nas tak naprawdę nie mamy rozwiniętego drobnego nasiennictwa, takiego na gospodarstwa. Więc EcoRurize jest również bliska polskiemu kontekstowi, ponieważ wraz z Polską i Włochami Rumunia stanowią ponad 50% potencjału rolniczego w Europie i tutaj mówimy właśnie o tych drobnych gospodarstwach. I trzecia organizacja, o której chciałabym krótko wspomnieć, to Serikat Petani z Indonezji. W październiku miałam okazję poznać członków tej organizacji. Ma ona ponad 1 milion członków. Indonezja to kraj o... Sama Rumunia to prawie 33% właśnie. Jędrzej, dziękuję za dokładne statystyki. Jeśli chodzi o Indonezję, to głównym problemem chłopów w tamtym kontekście, czyli tak naprawdę już w kontekście globalnego południa, jest zagrabianie ziem na masową skalę pod uprawy plantacyjne i również kryminalizacja rolników. Rolnicy, których poznałam, opowiadali o tym, że nasyłani są na nich inspektorzy, którzy sprawdzają dokładnie, czy nasiona, których używali do swoich upraw, były zakupione od tak naprawdę dużych korporacji. I są licznie aresztowani. Natomiast to, w czym się wyspecjalizowali i w czym razem z Południową Ameryką, z różnymi organizacjami z południa, są świetnym przykładem, to wprowadzenie szkoleń dla rolników, tak zwanych farmer to farmer, czyli horyzontalnych wymian wiedzy i oni w szczególności skupiają się na odżywianiu gleby, na tworzeniu własnych makrobiotycznych nawozów i oprysków, które wzbogacają właśnie gospodarkę na tak małych gospodarstwach, jak widzicie, średnio mają one mniej niż 3 hektary. I cel, jaki stawia sobie La Via Campesina, w tym globalnym kontekście problemów z zawłaszczaniem ziemi, z patentowaniem nasion, z coraz trudniejszym dostępem do wody, to przede wszystkim obronę rolnictwa opartego na niedużych gospodarstwach rolnych. Tym samym przeciwstawia się ona monopolizacji produkcji rolnej przez wielkoobszarowe rolnictwo i wzywa do zabezpieczenia suwerenności żywnościowej przede wszystkim przed utratą i bioróżnorodności i w kontekście zagrożeń dla zdrowia, jakie przemysłowa, monokulturowa uprawa stwarza w tym globalnym kontekście. Innym bardzo ważnym obszarem działań La Via Campesina jest udostępnianie czy umożliwianie udziału samym rolnikom w globalnych debatach i procesach politycznych, gdzie mogą sami za siebie reprezentować interesy swoich społeczności, swoich lokalności i mogą to robić w poczuciu godności. Więc jednym z przykładów jest jakby sukcesów, które już La Via Campesina osiągnęła, jest wytworzenie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa specjalnych mechanizmów, które zapewniają udział w kluczowych debatach dla właśnie członków ruchów społecznych. To się nazywają Civil Society Mechanisms,
mechanizmy społeczeństwa obywatelskiego i tam głos La Vie Campesine jest już bardzo mocno zapewniony i słyszalny. Tutaj jakby przekonanie, które łączy te wszystkie działania, to tak jak jest pokazane graficznie z lewej strony i tak jak wspominałam na początku, to że drobni rolnicy są w stanie wyżywić swoje społeczności i zabezpieczyć nas globalnie od głodu, zabezpieczyć nas w żywność. Inne obszary działania La Vie Campesine to wspieranie sprawiedliwego dostępu do ziemi uprawnej, wspieranie wymiany, wolnej wymiany nasion, przeciwdziałanie mechanizmom dystrybucji żywności, która działa przeciw suwerenności żywnościowej, ochrona środowiska naturalnego, wspieranie współpracy z ośrodkami badawczymi, i to też jest bardzo kluczowe, będziemy mówić o tej współpracy na kolejnym webinarium, jest kluczowe, ponieważ ta współpraca umożliwia na przykład na poziomie ONZ-u czy w innych przestrzeniach negocjacyjnych przedstawianie bardzo rzetelnych analiz dotyczących tego, co się dzieje z ziemią i które rynki tak naprawdę te związane z drobnym rolnictwem, operowane czy wzmacniane przez drobne organizacje rolników, czy te globalne, globalnego handlu, które zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. Więc współpraca z badaczami jest również bardzo ważna i kilka z takich, jest bardzo dużo dokumentów w tej chwili cyrkulujących i dostępnych online w wersjach PDF-u, które pokazują właśnie znaczenie drobnych gospodarstw dla suwerenności żywnościowej i dla bezpieczeństwa żywnościowego. Tutaj przeskoczę i znów chciałabym zobaczyć poziom znajomości tak naprawdę tego, które organizacje w Waszym rozeznaniu mają wpływ na system żywności i system rolnictwa. Możecie tutaj zaznaczyć również kółeczkiem, jakie organizacje myślicie, że wpływają na rynek żywności i w których La Vie Campesine ma swoją rację. Artur, czy ty mógłbyś udostępnić taką tablicę do rysowania? Na czacie, tu na czacie. Niestety ten slajd nie jest dostępny do rysowania, więc piszcie na czacie z wymienionych tutaj organizacji, które waszym zdaniem. Możecie, tak, to w takim razie możecie pisać w naszym czacie. Organizacje według was uwzględniają La Vie Campesine w swoich procesach negocjacyjnych. FAO, tak, IFAD, UNDP, UN, tak, zgadza się w ONZ, przy ONZ-cie, Sustainable Development Goals, World Bank, także przy Banku Światowym, przy Światowej Organizacji Handlu. Wprawdzie nie zawsze Via Campesina jest dopuszczana do głosu, ale również ma swoich obserwatorów. Ale wymieniliście dosyć sporo z tych, które są kluczowe z punktu widzenia oddolnych organizacji i ruchu La Vie Campesine, między innymi Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, która ma funkcję gromadzenia i analizowania informacji związanych z żywnością i rolnictwem. IFAD to są instytucje inwestycyjne i kredytowe, od których bardzo zależą inwestycje związane z rolnictwem, z żywnością w krajach globalnego południa, ale nie tylko. Światowa Organizacja Handlu zarządza handlem i UPOW, w sumie to tutaj nie ma tej organizacji, natomiast jest to organizacja, która zarządza standardami, między innymi standard. I esencją różnic, które charakteryzują debaty między oddolnymi ruchami społecznymi, nie tylko Via Campesine, ale również innymi, a innymi aktorami tej sceny globalnej, jest to, w jakiej w zasadzie jak definiują żywność.
żywność jako prawo człowieka, czy żywność jako towar, ponieważ większość tych organizacji, tak jak Marcin wcześniej wspominał, raczej twierdzi, że walczy z ubóstwem, wspiera zrównoważony rozwój, ale to jak, czy opiera swoją metodologię i swoje wartości na obronie praw człowieka, czy na ekonomicznym rozwoju i liberalizacji handlu, to właśnie jest kwintesencją tej różnicy. I tutaj dobrze demonstruje to slajd, który przedstawiła nam jedna z pracowniczek w FAO właśnie w październiku, kiedy miałam okazję wizytować tam z innymi członkami Via Campesina, że z tej strony organizacji międzynarodowych często słyszy się, czy ze strony organizacji takiej jak Światowa Organizacja Handlu, słyszy się, że te wszystkie propozycje zmian są po to, żeby wzmocnić przedsiębiorczość, że ludzie będą wtedy mogli się stanowić poprzez właśnie możliwości i wzmocnione umiejętności operowania na wolnym rynku. Natomiast to, co mówią drobni rolnicy, którzy pojawiają się właśnie na tych seminariach, na tych spotkaniach, to, że są w stanie sami decydować, jak będzie wyglądał ten rozwój lokalnie, ale przede wszystkim, że to drobni rolnicy są w stanie wyżywić świat i nie trzebują odgórnych systemów, zwłaszcza bardzo technicznych rozwiązań mówiących o tym, jak to robić. Tak samo bardzo ważnym właśnie jest tematem i dyskursem ten związany z technologiami, z innowacją, ponieważ z punktu widzenia ruchu suwerenności żywnościowej i La Via Campesina na ziemi związany ze swoimi terytoriami, ze swoimi kstami i rynkami są w stanie najlepiej zdefiniować swoje potrzeby i określić we współpracy często z naukowcami czy z środowiskiem właśnie naukowym, jakie rozwiązania mogą być najbardziej przydatne. I La Via Campesina również definiuje swoje działania na bazie oporu, czyli walki z tymi trendami, które są negatywne, między innymi na przeciwstawianiu się międzynarodowym umowom o handlu, jest zbudowana wokół światopoglądu lewicowego, mocno zdefiniowanego przez Południową Amerykę w jakimś stopniu, ale jakby swoją rolę widzi w tym, niekoniecznie żeby wszystkiemu się sprzeciwiać czy podważać, natomiast żeby uwidaczniać konflikty, jakie pewne systemowe rozwiązania powodują, również ich zadaniem La Via Campesina jest uwzględnienie mniejszości społeczeństwa obywatelskiego. I tutaj wypracowanie w samych strukturach Via Campesina tego, że kobiety stanowią bardzo, bardzo ważną część i reprezentacji tego ruchu, i struktur politycznych wewnątrz ruchu, i mają swój kongres na międzynarodowych konferencjach, jest jednym z przykładów, że bierze się pod uwagę tych obywateli i tych członków społeczeństwa, którzy często mają najmniejszy dostęp do procesów politycznych, ponieważ bardzo łatwo sobie wyobrazić, że zwłaszcza kobiety mieszkające na wsi, rodziną, zajmują się gospodarstwem, często są mniej mobilne niż mężczyźni, mają do mniejszego umożliwione właśnie udział i reprezentację swoich interesów, które są, mają swoją charakterystykę. I teraz, jeśli chodzi o strukturę Via Campesina, jest to ruch bardzo mocno w swoich strukturach demokratyczny. Wszystkie decyzje od poziomu lokalnego po ten poziom globalny odbywają się na zasadzie konsensusu. Jest to ruch niezależny od jakichkolwiek lub ekonomicznych powiązań. Dzieje się to, ponieważ większość organizacji należących do La Via Campesina płaci składki członkowskie, ale również ponieważ Via Campesina współpracuje w sojuszach z różnymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi ruchami społecznymi, więc wiele z projektów i programów, które realizuję, jak i kampanii, czy umożliwiania mobilności, na przykład dojeżdżania na konferencje, dojeżdżania do grup konsultacyjnych i tak dalej, znajduje się na to finansowanie. Jest to w tej chwili bardzo wiarygodna, rzetelnie zorganizowana struktura i organizacja. Ruch charakteryzuje niezwykła różnorodność kulturowa i językowa. Dokumenty i komunikacja wewnątrz ruchu odbywa się symultanicznie w trzech językach. Ruch jest wspomagany natomiast przez cały sztab wolontariuszy z różnych krajów i kolektywów, co lat przyjeżdżają na kluby spotkania, te na szczeblu europejskim, te na szczeblu międzynarodowym. I dla ułatwienia i dla pewnej systematyki organizacji tych właśnie wątków kulturowych i regionalnych, struktura Via Campesina oparta jest na 9 regionach. I tutaj widzicie właśnie te regiony. Każdy region ma reprezentantów w Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym, który co 4 lata zmienia siedzibę swojego biura. Ten sekretariat od 2013 roku znajduje się w Zimbabwe i mimo, że zmieniają się reprezentanci, to w samym ruchu, w tej chwili on nadal będzie na kolejną kadencję głównego komitetu właśnie w tym kraju. I ten podział na regiony zabezpiecza Via Campesina przed tym i również jakby rotacja w samej koordynacji Via Campesina zabezpiecza przed tym, żeby żaden region nie zdominował agendy tego ruchu i pozwala również wprowadzać różne kultury pracy. To możemy sobie przejść dalej. I takim najwyższym poziomem, dlatego jak rolnicy, członkowie organizacji, reprezentanci tych organizacji podejmują kluczowe decyzje, jest Międzynarodowa Konferencja La Via Campesina. Ona odbywa się co 4 lata. Do tej pory tych konferencji odbyło się 6 i w tym roku, w 2017, mieliśmy 7. Międzynarodową Konferencję Via Campesina pod hasłem Żywimy naszych ludzi i budujemy ruch, żeby zmienić świat. Ta konferencja odbyła się w krajach Basków w północno-zachodniej Hiszpanii. I po raz pierwszy Polska miała swoją reprezentację. Wprawdzie była to reprezentacja w roli obserwatora, jak w taką rolę mają również organizacje pozarządowe, ponieważ konferencja jest przede wszystkim członków i rolników. No ale tutaj będziemy mieć mały przerywnik i żeby dać Wam poczuć, jaka atmosfera panowała na tym, można by to nazwać święcie. Podróży znaleźliśmy się w Bilbao, na północy Hiszpanii, gdzie odbywa się zjazd ruchu Via Campesina. Destroying the mother earth. Why we are using this chemical, the weedicide and other things to destroy the soil.
we use chemicals to spray vegetables. We eat and we get a lot of complications, kidney problems, cancer, and all those things. This is a challenge we must fight. To troszeczkę Wam może przybliżyło, jak wielkim przedsięwzięciem w ogóle jest zgromadzenie ponad 600 delegatów z całego świata, ze wszystkich kontynentów, zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego dyskusji i paneli, ponieważ cały kongres, cała konferencja trwała 7 dni, uwzględniała również Kongres Młodzieży i Kobiet La Via Campesina, ponieważ są to grupy, które w strukturach, w samych strukturach ruchu mają swój przypisany udział. Rezerwuje się ponad 30% miejsc w różnych reprezentacjach i procesach politycznych młodzieży i 50% kobietom, więc w ruchu naprawdę mocno akcentuje się to, że jeżeli w procesach decyzyjnych będą brały kobiety, to również inne grupy społeczne, które mogą być uciśnione, niedopuszczone do głosu, będą miały swoją reprezentację. I taka konferencja uwzględniała również bardzo dużo grup roboczych właśnie wokół przeróżnych osi tematycznych, od problemów terytoriów i zasobów naturalnych poprzez temat deklaracji praw chłopów. Różne regiony prezentowały się na tej konferencji, pokazując jakie konkretne zjawiska w tej chwili, czy może nawet nie zjawiska, a procesy polityczne, ekonomiczne są dla nich, są dla rolników, dla rolnictwa, dla ludności wiejskiej najbardziej kluczowe. I również w ramach konferencji odbył się marsz w samym Bilbao, gdzie zostali zaproszeni lokalni rządzący. Chciałabym uczestniczyć w takim wydarzeniu. Polecam. Natomiast na pewno polecam, ale na pewno nie w roli tłumacza. I tutaj też chciałabym Wam przybliżyć, może ja w tym roku byłam na tej konferencji jako tłumaczka dla naszej rolniczki Edyty Jaruszewskiej-Nowak. I to było samo zobaczenie tego zaplecza, jakim dysponuje Via Campesina i jakich starań dokłada, aby każdy mógł mówić w swoim języku, było niesamowitym przykładem właśnie demokratyzacji wiedzy, demokratyzacji tych procesów reprezentacji. I tu mam do Was pytanie, moglibyście napisać również w Waszym polu wiadomości, w jakich trzech językach Via Campesina publikuje swoje dokumenty. Piszcie na czacie. I drugie pytanie, myślę, że się nie pomylimy, to na ile języków była tłumaczona symultanicznie 7. Międzynarodowa Konferencja Via Campesina? Hiszpański, angielski, francuski. Zgadza się. Łatwo to znaleźć na ich stronie, ponieważ wszystkie dokumenty są w tym języku. A jak myślicie, na ile języków była tłumaczona konferencja Via Campesina? Symultanicznie tą obsługę właśnie realizował kolektyw, anarchistyczny kolektyw tłumaczy z południowej Hiszpanii, Coati, ale samych tłumaczy było prawie 50 osób. 18 języków było tłumaczonych symultanicznie, większość języków miała po 2-3 tłumaczy, ale możecie sobie wyobrazić, jakim wielkim przedsięwzięciem jest to, żeby właśnie każdy mógł wypowiadać się w swoim języku. Dla ludzi, którzy przyjeżdżają z tak odległych zakątków świata, jak Południowa Ameryka czy Azja, żeby móc usłyszeć siebie nawzajem, w taki sposób obrazowy, w tej intonacji, jaka jest dana naszemu językowi, jest niezwykle ujmujący i piękny.
I takimi trzema nurtami, które pozostają po tej konferencji głównymi kierunkami dla dalszych działań i prac Via Campesina, są wspieranie i rozwój agroekologii. Tutaj jest to dokładnie mowa o agroekologii chłopskiej, czyli tej, która akcentuje już obecne tradycje wypracowane przez pokolenia ludzi wsi, działania na rzecz suwerenności żywnościowych i reform rolnych oraz promocja deklaracji praw chłopów, przeciwdziałanie ich kryminalizacji, zabezpieczanie ich uczestniczenia i udziału właśnie w tych różnych procesach politycznych na poziomie globalnym. Tutaj widzicie ikonkę prawa chłopów, kobiet i mężczyzn na wsi. Właśnie nasza rolniczka Monika Styczek kilka dni temu, 14-15 listopada, reprezentowała nas w Bukareszcie na międzynarodowej konferencji odnośnie praw chłopów. I Ruch Nieleni Polska również uczestniczy w tej chwili w popularyzacji. Tu będziemy się starać na zbliżającym się spotkaniu rolników pod sztandarem Nieleni, żeby właśnie tą deklarację przybliżyć również naszym rządzącym, ministrowi rolnictwa, ministrowi spraw zagranicznych, i żeby wzrosło i zainteresowanie tematem, i żebyśmy sami podjęli działania związane z monitorowaniem tego, jakie Polska podejmie stanowisko związane z deklaracją, która zabezpieczy bardzo dużą ilość różnych praw. I krótko o agroekologii chłopskiej. O tym będzie również webinarium, na które serdecznie zapraszam. Będę prowadziła 18 grudnia, więc możecie zapisać daty w waszych kalendarzach. Ruch Via Campesina uczestniczył w pierwszym sympozjum agroekologii zorganizowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa w 2014 roku. I okazało się, że agroekologia jako tak naprawdę bardzo holistyczne podejście do rolnictwa, bazujące na zasadach ekologii, na zasadach lokalności, na zasadach wypracowywania pewnych rozwiązań od podstaw przez samych praktyków, zostaje troszeczkę zawłaszczona przez ten sektor prywatny i definiowana znów poprzez właśnie ten pryzmat bardziej techniczny, komercyjny, handlowy, związany z, po prostu z produkcją żywności, a nie z zabezpieczaniem praw i praw tych, którzy tę żywność produkują. I w 2015 roku właśnie ruch Nieleni, który wywodzi się od Via Campesina, we współpracy z Via Campesina zorganizował forum agroekologii ruchu Nieleni w Mali, w zachodniej Afryce, na którym zdefiniowano wizję i założenia właśnie tego ruchu. Ale o tym będzie już całe kolejne webinarium. Ja powiem tylko tyle, że wraca się tutaj ponownie do tej podstawowej różnicy żywności jako prawa i tego, że to sami rolnicy i oddolne ruchy powinni definiować praktyki, jakie zapewniają im wyżywienie. I zapewniają zrównoważone używanie naszych wspólnych zasobów. I ten trzeci nurt, który Via Campesina podejmuje po konferencji w kraju Basków, to jest właśnie wzmacnianie koncepcji suwerenności żywnościowej i poszerzanie całego ruchu. I sama koncepcja suwerenności żywnościowej została wystosowana w 1996 roku przez Via Campesina na Światowym Szczycie Żywnościowym Organizacji Narodów Zjednoczonych, jakby w odpowiedzi na zbyt ograniczającą formułę bezpieczeństwa żywnościowego. Ta formuła ma bardzo konkretne ramy, w jakich definiuje to, czym, jak to, w jaki sposób rozumiemy odżywczość żywności, to w jaki sposób definiujemy głód, to w jaki sposób podajemy rozwiązania, które właśnie zapobiegną głodowi na świecie.
I według tej definicji i wizji suwerenności żywnościowej wystosowanej przez Via Campesina, to znaczy to dokładnie prawo do zdrowej żywności wyprodukowanej w sposób zrównoważony przy zachowaniu prawa do określania przez społeczności lokalne własnych systemów produkcji żywności i polityki rolnej. Ta koncepcja przede wszystkim stawia w swoim sercu żywność dla ludzi, a nie dla rynku. Ceni sobie producentów żywności, rolniczki i rolników. Widzi niezbędną reformę rolną, która zabezpieczy i postawi sobie jako priorytet zabezpieczanie drobnego rolnictwa, gospodarstw rodzinnych, dostępu do ziemi oraz zasobów wodnych tych właśnie grup społecznych. Również przeciwstawia się zawłaszczaniu zasobów naturalnych, skróceniu łańcucha dystrybucji żywności i również rozwija wiedzę w oparciu właśnie o doświadczenia praktyków. I kilka wątków, które będziemy również rozwijać na kolejnym webinarium dotyczącym współpracy, tego jak ta współpraca wygląda, jakich narzędzi się używa współpracy już w ten czwartek, na który również zapraszam, to jakie są właśnie perspektywy i wyzwania międzynarodowej współpracy. Tutaj, jak widzicie, nie ma globalnej rewolucji bez tłumaczeń. Znowu to, żeby skomunikować ze sobą i stworzyć dialog na zasadzie konsensusu między delegatami z ponad 70 krajów jest niezwykłym przedsięwzięciem i Via Campesina naprawdę dokłada wszelkich starań, żeby ta komunikacja była płynna. Są, tak jak tutaj widnieje, różne sojusze i różne linie współpracy, nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale również właśnie ze środowiskiem naukowym, środowiskiem badaczy. Ojejku, przesunęło mi się tutaj bardzo mocno coś. Zaraz będziemy zmierzać ku końcowi, widzę. Jedną z propozycji, na przykład na poziomie europejskim, takiej współpracy między środowiskiem akademickim a praktykami, jest tworzenie sieci rozwijania i szkoleń z agroekologii. W tej chwili w tej sieci przynależą głównie organizacje członkowskie Via Campesina z Europy, ale nie tylko. Jeszcze tylko parę slajdów. Via Campesina co roku zaznacza swoją obecność i jakby wyznacza kolejne strategie dla szerszego ruchu suwerenności żywnościowej przez akcje w konkretne dni, między innymi 8 marca czy 17 kwietnia. 8 marca dołącza do Światowego Marszu Kobiet, 17 kwietnia łączy się pod sztandarem Międzynarodowego Dnia Rolników i Walk Chłopskich, 16 października odbywa się Światowy Dzień Akcji dla suwerenności żywnościowej i przeciw transnarodowym korporacjom. I możecie sobie również wejść na stronkę. Arturze, jakbyś mógł udostępnić linka, byłoby super. To jest akcja, również Nieleni dołączyło się do akcji 17 kwietnia z kampanią Nie kupuję w supermarkecie, to zapraszam Was do obejrzenia stronki, poczytania sobie o tym, jakie zagrożenie sprawia przemysł spożywczy i konsolidacja tego rynku przez korporacje dla drobnego rolnictwa. I teraz już tak zmierzając ku końcowi, współpraca La Via Campesina w Europie. Tak jak powiedzieliśmy, 28 organizacji z 18 krajów już należy do Via Campesina w Europie, to się nazywa Europejska Koordynacja Via Campesina i rola
Rola europejskiej Via Campesina nawiązuje do promocji zrównoważonego rolnictwa rodzinnego, działań na rzecz równego dostępu do zasobów, również działań na rzecz poszanowania praw pracowników, ponieważ w Europie mamy bardzo duży problem i wyzwania związane z migracją z migrantami, z poszanowaniem ich praw w kontekstach, w których pracują za granicą. I takie najważniejsze zadanie Via Campesina to jest właśnie uczestniczenie w konsultacjach i wysłuchaniach unijnych, ponieważ ECVC, ta Europejska Koordynacja, jest członkiem grup doradczych przy Komisji Europejskiej, więc gdy odbywają się spotkania, na których debatuje się i negocjuje już konkretne propozycje wprowadzania przepisów na skalę europejską, są tam reprezentanci ECVC z różnych organizacji, specjaliści w danych tematach. Są to tematy związane z nasionami, właśnie z reformą rolną, i między innymi ze wspólną polityką rolną. I ta działalność rzecznicza wspomagana jest przez biuro w Brukseli, które daje możliwość monitorowania tych procesów unijnych, legislacyjnych już w samym sercu Europejskiego Parlamentu. I gdzie sytuuje się Mieleni Polska i Ruch Suwerenności Żywnościowej w Polsce w odniesieniu do tych wszystkich procesów? Więc Mieleni Polska jako ruch, który w tej chwili będzie kończył jeden rok, współpracuje z europejską siecią Mieleni Europe, Mieleni Europa, w której w tej chwili jest połączonych ze sobą w sieci ponad 300 różnych podmiotów i organizacji. I na ten moment również współpracujemy z naszymi drobnymi rolnikami, z rolnikami ekologicznymi z organizacji Ekoland, Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych. Jest to nasza pionierska organizacja rolników ekologicznych w Polsce. I pomagamy w tej chwili w nawiązywaniu relacji, w edukacji o tym, jak wyglądają te procesy polityczne, i w tłumaczeniu tekstów, w pomaganiu w tłumaczeniach, w rozmowach. Więc jako Ruch Suwerenności Żywnościowej w Polsce z jednej strony wspieramy drobnych rolników, z drugiej strony również wychodzimy z tą edukacją i z upowszechnianiem zasad i modelu suwerenności żywnościowej do konsumentów i do innych grup i organizacji. I też Artur, możesz podpowiedzieć, czy tutaj można zaznaczać, ale proponuję, żebyście wpisywali właśnie w okienko wiadomości, jak według Was można wspierać oddolne ruchy rolników, jakimi działaniami możecie, już zobaczywszy te procesy, z którymi się borykają na skalę globalną, na skalę lokalną, co możecie robić, aby wesprzeć rolników? Prosimy o info na czacie. Tu, jak widzicie, członkowie kooperatywy wawelskiej na Slow Foodzie, na festiwalu Slow Food, rozmowy z decydentami. Być rolnikiem, no pewnie. nigdy rolników za wiele. Brakuje trochę szkoleń dla rolników ekologicznych, o czym też będziemy mieć webinarium w styczniu. Informować o postępie na skalę krajową i światową. No tutaj tylko kilka propozycji właśnie od takich bezpośrednich związanych właściwie z tym, co robimy na co dzień, czyli tym, co jemy i tym, co kupujemy, poprzez organizowanie się lokalnie w RWS-ach i kooperatywach, pomoc w tłumaczeniu dokumentów czy upowszechnianiu raportów, które pojawiają się w języku angielskim, dołączanie się do petycji, do podpisywania petycji, protestów, lobbingu, uczestniczenie w podkomisjach rolnictwa, kiedy debatowane są na przykład tematy GMO czy sprzedaży bezpośredniej. Więc jest wiele, wiele możliwości. Na tym teraz już bym skończyła, ponieważ już wychodzimy poza nasz przewidziany czas. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam.
Tak. Pytanie jest o kierunek, w jakim to może iść w Europie. No w tej chwili w Europie jednym z największych wyzwań jest zabezpieczenie zasobów genetycznych, tradycyjnych odmian i ras, ale nie tylko poprzez banki czy banki nasion, ale również ex situ, czyli na gospodarstwach. Jedną z takich propozycji jest na przykład współpraca z gospodarstw rolnych z bankami nasion w danych krajach. Natomiast jeśli chodzi o pewnego rodzaju ograniczenia, czy nawet właśnie kryminalizację, no tutaj akurat w Europie i w krajach zachodnich wiąże się to głównie, jak widzimy z przykładów z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych, z tematem nasion GMO, z możliwością przepylania, z nieograniczonym rozpowszechnianiem tego materiału genetycznego w środowisku, który później raz znaleziony może być po prostu dowodem na to, że taki rolnik, nie mając nic wspólnego z GMO, znalazł nagle rośliny wykazujące materiał genetyczny GMO w swoich plonach. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim u nas obrona naszego rynku nasion i upraw przed wejściem GMO i nowymi technologiami genetycznej modyfikacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy w takim razie. Dziękuję ekspertom i do zobaczenia w czwartek na kolejnym webinarium.